A jeśli mężczyzna, który cię pokocha, pozwoli na to, daj swemu synowi moje imię. Te lo permite? Vuole alguno mi nombre? Nelson. Przyprowadź go kiedyś na mój grób. Chociaż go nie ujrzę, może poczuję jego bliskość. Nie zostawaj sama, kiedy odejdę, Elsa. Proszę cię. Nie bądź sama. Jak mogłeś mnie uderzyć? To reakcja obronna. Nie chciałem. Nie zamierzałem cię skrzywdzić. To było specjalnie. Wiedziałeś, co robisz. Odejdź, zanim chwycę za miotłę. Przepraszam. Mariciuj wyprowadziła mnie z równowagi. Jesteś wredny. Po co tu przyszedłeś? Po to? To był gest rozpaczy. Za bardzo cię kocham i nie chcę cię stracić. Zostaw mnie i idź sobie. Nie rozumiesz, jakim darzę cię uczuciem. Dobrze, odejdę, jeśli tego chcesz. Żegnaj na zawsze. Dziecinko, boli cię? Nie. Mocno cię uderzył. Miałam ochotę chwycić go za kark i skręcić go. O tak. Wiesz co? Dogonię go i skopię. Zostaw go. Za kogo on cię ma? On też mnie zostawił, jak Juan Miguel i moi rodzice. Pora się pogodzić z samotnością. Mam nadzieję, że chociaż ty mnie nie opuścisz. Ja? Nigdy. W życiu. Co ci jest? Źle się czujesz? Czuję się dziwnie. Zawieź mnie do szpitala. Dlaczego nie wierzysz, że lepiej mi w zamknięciu? Twój stan tylko by się pogorszył. Ale Yvette, postanowiliśmy o niej nie rozmawiać. Uspokój się. Nie ma powodów do niepokoju. Nie zostawię cię. Jesteś pewien? Naprawdę mnie nie zostawisz? Nareszcie jesteś. Spóźniłaś się prawie o godzinę. Ramon czeka. Przykro mi. Znów twój bobasek? Nie. Dorośli sprawiają więcej kłopotów niż dzieci. Możemy zaczynać. Pośpiesz się. Przykro mi, szefie. Plan okazał się chybiony. Posunął się pan za daleko i ja tego panu nie doradzałem. Powiedziałem, że to był odruch obronny, że nie chciałem, ale ona stwierdziła, że zrobiłem to rozmyślnie. Usłyszałem wiele przykrych słów. Rzuciła się na mnie jak lwica, kiedy chciałem zabrać dziecko. I co teraz? Wrócimy do haciendy? Nazwała mnie dzikusem i miała rację. Mariciuj na pewno teraz mnie nienawidzi.
Płakałaś? Aż tak to widać? Czasami łzy sprawiają, że oczy kobiety stają się piękniejsze. Czyste. Takie jak twoje. Gotowi? Zaczynamy. Nie zostawię cię. Bardzo często chodzisz do Marichuy. Mam z nią syna i nie opuszczę go. Bardzo ją kochałeś. Sam mi mówiłeś. Przestań już o tym myśleć. Boję się. Tu idzie o dziecko. A jeśli chodzi o tamto... Nie tylko dlatego źle się czuję. Jest coś jeszcze. Co? Mógłbyś zamknąć drzwi z mojej sypialni do ogrodu, tak żebym nie mogła ich otworzyć od środka? Dlaczego? Nie mogę ci powiedzieć. Ale zrób to jeszcze dziś. Bardzo się boję. Braciszku, cały dzień biegałam tu i tam. Byłaś u Marichuy? Tak. Siadaj, muszę ci o tym opowiedzieć. Widziałam twojego syna. Jest śliczny. Te policzki i oczy jak gwiazdy. Rozmawiałam z Marichuy o tobie, choć śpieszyła się na próbę. Co powiedziałaś? Że źle zrobiła, ukrywając ciążę i że nie ma prawa zabraniać ci spotykać się z synem. Wiesz, dlaczego tak się zachowuje? Boi się, że odbierzesz jej dziecko. Ja miałbym to zrobić? Dziękuję, Federico. Gdybym miała żyć tylko dla tej jednej chwili, byłoby warto. Nie chciałbyś wrócić do lasu? Już za późno, Rosario. Tam doświadczyłem jedynie głodu, cierpienia i strachu. Teraz ty jesteś dla mnie wszystkim. Olga! 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 Perdona, que te molesto. Przepraszam, że przeszkadzam, ale od kilku dni chciałam się z tobą spotkać. Po co? Żeby cię prosić o wybaczenie. Źle zrobiłam, mówiąc Adrianowi, żeby nie spotykał się z Puritą, bo nie będą razem szczęśliwi. Źle postąpiłaś, bo do młodych nikt nie powinien się wtrącać. Nawet taka nadopiekuńcza matka jak ty. Przyznaję i proszę cię o wybaczenie. Już ci wybaczyłam. Chciałaś dla syna tego, co najlepsze, nie widząc, jak bardzo pragnie Purity. Kochali się, choć postanowili żyć osobno. Trwa próba. Czekam na twoją kwestię. Boisz się mnie? Nie tym tonem. Tej nocy tak, bo to nie jest zwykła noc. Czuję w sobie coś tajemniczego. Ty tego nie czujesz, Rosalio? Tak, Federico. I też się boję, bo to uczucie dotąd mi nieznane. Martwię się, bo nie chcę, żeby babcia Onelia została sama. Tutaj jest z nami wszystkimi. Nie martw się na zapas. Zobaczymy, co będzie.
Na pewno tatuś, który jest tak wyrozumiały, wybaczy jej. A może nawet się pogodzą. Ty możesz przemówić mu do sumienia. Podpowiedz mu to, żebyśmy znów mogli być szczęśliwi. To jakaś niemal boska tajemnica, która sprawia, że czuję się, jakbym miała umrzeć. Powiedz to słowo. Chcę usłyszeć, jak je wymawiasz. Nie ma takiej potrzeby, drogi mój. Milczenie mówi czasem więcej niż słowa. O tak. Całuję ją. Całuje ją inny mężczyzna.